Dobra, więc generalnie jaki jest plan na dzisiaj? Słuchajcie, jest to maszyna do robienia dymów, dosłownie. To znaczy to jest dymiarka czy zadymiarka, ale to się nazywa dymiarka. Nie wiem, słyszycie mnie z takiej odległości, do mikrofonu będę gadał. I generalnie chodzi o to, że to jest maszyna, która generuje dym. Tutaj się wrzuca odpowiednie płyn. Taki płyn nie jest drogi, bo taka butla litrowa kosztuje jakieś 30 zł. To na bardzo dużo imprez starcza. Natomiast taka maszyna ogółem można ją kupić w jakimś sklepie z takim, powiedzmy, sprawami do imprez, nagłośnieniem i tak dalej, ale też na Allegro. Można już kupić nawet za 150 zł. Natomiast ta tutaj kosztowała mnie około 300. 200 ponad złotych, nie pamiętam dokładnie ile. Natomiast ona mi służyła, kilka imprez było, streamów było, natomiast ona przestała w ogóle działać. Jest tutaj taki pilot i ona przestała w ogóle odpowiadać na podłączenie do zasilania. Co za tym idzie, prawdopodobnie albo się coś w środku przepaliło i prawdopodobnie czeka ją wymiana na nową, albo po prostu jakiś bezpiecznik bądź kabelek w środku tam gdzieś nie pyknął. Zaraz sobie rozkręcimy i zobaczymy. Jak widzicie, jest podłączana tutaj do prądu, jest ten i nie ma wskaźnika, nie ma wskaźnika zielonego. Powinien po prostu się jakikolwiek czerwony bądź zielony teraz zapalić. Natomiast, no nie ma, nie działa, nie działa, nie? I teraz jest taka sprawa, będziemy się bawić trochę w elektronika, nie elektryka, ale może nasza wiedza elektryczna trochę wystarczy, ponieważ musimy zobaczyć, na razie wyłączyłem z zasilania, musimy zobaczyć, gdzie się po prostu traci napięcie, czy te napięcie już na maszynę wchodzi, czy też nie. Dlatego rozkręcamy, chyba nie jakimś śrubokrętem, będę musiał jakiś inny śrubokręt sobie załatwić. Zaraz zobaczymy. O kurde, widzieliście taki długi? To jest kawał śrubokręta. Ej, ja naprawdę mam problem ze śrubokrętami. Serio. Brakuje mi dobrych śrubokrętów. Czekajcie sekundkę. Ja tylko szukam. Trochę gorąco. Jeszcze jest szansa, że tutaj gdzieś się skrył jeden ze śrubokrętów. Mam. Dobra, mam, na szczęście mam. W Biedronce jest zestaw, ale ja ci mówiłem, Damian, że ja nie potrzebuję takiej z Biedry, ja chcę taki lepszy zestaw. Dobra, to jest ogółem. Mam śrubokręt na bity. To jest inny bit. Zobaczymy, który bit byłby dobry. Zobaczymy. Może ten wystarczy. Siema kobitka, cześć wszystkim. Nie chcę przekręcić, bo... Dobra, to się odkręca, ale... Jak my się dostaniemy do środka? Prawdopodobnie wystarczy odkręcić zewnętrzne. Dobra, działa. Dobra. Śrubki. Pamiętajcie, śrubki najlepiej trzymać jest w jakimś opakowaniu, dlatego ja będę je luzem trzymał. Bo ja nie wziąłem sobie żadnego opakowania. Dobra, idzie. To będzie na YouTubie, będzie. Jedziemy z tematem. Czy popsułem i muszę naprawić? Nie, no po prostu coś jest nie tak jest. Znaczy szkoda mi, bo ta maszyna kosztowała 300 zł i szkoda mi ją po prostu zostawić albo wyrzucić, jak może się okazać, że jesteśmy w stanie. Prawdopodobnie jak jest tam jakiś element do zalutowania, to ja sobie nie poradzę, ponieważ nie mam w tym momencie lutownicy. Z lutowaniem nie ma problemu, bo to jest część mojego rzeczy, których się uczyłem, czy też w zawodzie wykonywałem, ale właśnie nie mam lutownicy, bo moja stara lutownica się spaliła dawno temu i od tego czasu w ogóle nie miałem problemu, nie miałem potrzeby
kurde. Dobra, jedziemy. A, w ogóle, dlaczego dzisiaj tak późno live'ik był? Załatwiałem sprawy. Byliśmy pierw z Patty na mieście pozałatwiać sprawy. Później film nagrałem jeden na YouTube'a. Już mam dwa. Jeden jutro wejdzie, drugi w niedzielę. Z Pokagniota. No i powoli przygotowania do Wośpu. Streamów w sobotę już nie będzie. I w niedzielę też. Dwa dni streama nie będzie u mnie, ale będzie na www.wośp.jarok.pl, ponieważ jadę do Warszawy i tam będziemy na streamie robić dymy. Będziemy się bawić, zbierając dla dzieci charytatywnie. Także jak coś, to wpłacajcie tam z pozdrowieniami i dopisujcie hashtag Team Bonkol. Bo musimy wygrać w tym roku, nie ma opcji. Jak tylu wspaniałych widzów miałem, co kupowali suby co miesiąc, albo donaty dawali, a ja w tym roku na Facebooku jestem i już, że tak powiem, tego wsparcia tutaj jakoś nie wymagam tak bardzo. To przynajmniej na te charytatywne dacie. Ostatnia śrubka została, chyba się zjechała. Zobaczymy. Dobrze, że widzę 65 widzów. Czemu tak? Przecież wygodniej się tutaj ogląda. Nie wiem, Oskar przed chwilą live dopiero wyruszył. Jest więcej widzów, jest tak 150 do 200. Ale po prostu odpaliłem dopiero przed chwilą. Przede wszystkim też ruszył stream wośpowy od naszych kolegów. To też tam dużo ludzi siedzi, ale chyba się przekręcił gwint. Dobra, poszło, pamiętajcie. Fufu ma 275, tak? Team Fufu. Ja będę wspierał Team Boko. Kosia, na ciebie liczę, ty jesteś szalony i bardzo dziękuję ci za wszystkie wsparcia, które tutaj robiłeś już na niejednej akcji. Naprawdę jakby, wiesz, tu nie chodzi o to, że masz co chwilę sobie poprzeczkę podnosić, ale jest to miłe, jak przynajmniej ktoś wyśle, wiesz, dychę i tam napisze właśnie z pozdrowieniami, czy tam team ten. To jest to zawsze fajne, że ktoś pamięta, nie? Że nasi wspierają. Dobra. Nie wróżę pomyślnej naprawy bez lutownicy? No to cóż poradzisz, no. Ha, kurde! Skomplikowane urządzenie to nie jest, moi kochani. Maszynka do podgrzewania płynu i tyle. Dobra, to co robimy? Podłączamy teraz to. I będziemy mierzyć sobie. Tylko ja patrzę, czy tutaj czasem nie ma miejsca gdzieś na jakieś bezpieczniki. Ogólnie układ jest w miarę szczelny. To ma styk. Jeżeli coś padło tutaj, to już nic nie poradzimy z tym. Wszystko wygląda zajebiście dobrze, no powiem wam szczerze, że niestety, ale prawdopodobnie tutaj jest sprawa związana ściśle z samym silniczkiem albo grzałką, więc to jest sprawa taka nie do zrobienia przeze mnie. Natomiast tutaj jest element z tej chłodnicy, co się dostaje. Dobra, będziemy mierzyć, tylko teraz tak, żeby to nam nie przeszkadzało, to sobie to odepniemy. Tu jest uziemienie w ogóle, co mnie zdziwiło, że ktoś w ogóle tutaj uziemienie zrobił do tego elementu. Dobra. Jedziemy. Gaśnicę przygotowałem. Nie, najwyżej bezpieczniki wywali. Pamiętajcie, jedna z najważniejszych rzeczy, którą was powinni uczyć zawsze, za każdym razem, że przy wykonywaniu jakichkolwiek pomiarów musicie mieć 100% pewność, że to urząd pomiarowy jest poprawny. To znaczy, czy on działa. Bo jeżeli sprawdzacie, czy gdzieś nie ma napięcia, a jest zepsute urządzenie pomiarowe, no to możecie zostać pokopani, bo stwierdzicie, że tam nie ma napięcia. Więc w takim wypadku zawsze jest tak. To jest brudne, na to nie zwracajcie uwagi.
Ale mamy na przykład taki stary jakiś przedłużacz, w którym wiemy, że jest 230, jak włączymy. I sobie po prostu sprawdzamy, prawda? Zmienne. No i lecimy, nie? Tematem. Ile pokazuje? 245. No to gitara, nie? Czyli działa. Bateria jest dobra, wszystko jest git. Dobra. Pamiętajcie, że nigdy nie mamy idealnie. Usyfione, dokładnie. Teraz musimy podłączyć cyk. Cyk. A sprawdziłem urządzenie pomiarowe. Nie. Dobra, gdzie jest pilot? Pilot jest tutaj. Podłączamy. I tak, pilot dalej nie daje znaku życia. I teraz tak, pytanie. Przede wszystkim, sprawdzamy, czy w ogóle kabel jest dobry, prawda? Czyli bierzemy, zaczynamy po kolei sprawdzać. Czyli tutaj za chwilkę pojawi się 230. Co robimy? Wkładamy do jednego i wkładamy do drugiego. Pokazuje się? Pokazuje się na mierniku, nie? Czyli kabel jest git. Czyli pierwsza poszlaka jest taka, że kabel działa. Następnie musimy sprawdzić, czy za kablem posiadamy 230. Czyli sprawdzamy tutaj styki. Ile? Pokazuje 240. Dobra, czyli wtyczka jest dobra. Wtyczka jest dobra, jeżeli chodzi o gniazdo. Gdzie powinniśmy mieć jeszcze 230? Prawdopodobnie tutaj. Nie, poczekajcie, to jest inaczej połączone. To jest do chłodzenia. To jest przewód. Nie, to są kontrolki, to pomyliłem. Czekajcie. Faza. A z ciekawości, gdzie oni tutaj fazę mają? Działa to w ogóle ta rubierka? Dobra, działa. Tylko nie zmień kabli na pomiar amperów, wkładam multimetra do gniazdka. Ale ja tutaj nie wygeneruję żadnego, wiesz? Oporu i tak dalej, prądu nie zmienię. Czekaj. Teraz tak, tutaj dochodzi nam napięcie. Przewód idzie tu, czyli tutaj teoretycznie. Ale gdzie my mamy masę? Ona jest przerywana chyba... Ona jest przerywana tutaj. Do masy się nie dostaniemy prawdopodobnie. Chociaż może być tak. Nie, tutaj nie. Okej. I to jest masa. Dobra, git. No to kurwa, tu niestety prawdopodobnie padł podgrzewacz. Albo jest jeszcze jedna sprawa, że pilot mógł się zdupić. I ogólnie coś z pilotem padło. Natomiast tutaj jest wszystko dobrze w tym temacie. Masa jest zrobiona. Siema Michał, cześć. Jeszcze bym zrobił tak. Powiem wam, że jest słaba sprawa. Aha, czekajcie, bo mógł przewód się zdupić w ogóle. Chwila, wyłączymy napięcie. Co tu się wydarzyło? Pokażcie to. Bo mógł paść przewód. Jest odłączone już, tak? Gdzie jest ten? Dobra.
Kurde, tylko że to nic mi nie daje. To jest tylko i wyłącznie styk. Tutaj prawdopodobnie żadnych cudów nie będziemy mieli. Możemy to rozkręcić. Jaka będzie następna gra z Poka Gniota? Jutro będzie symulator taksówkarza. Ja czołgi naprawiam na co dzień, to sobie dam radę. Dokładnie. Czekajcie, bo tu jest jakiś potencjał. Nie, to jest opornik. Ale tu są tylko sygnałowe. To znaczy tutaj nie dostajemy napięcia. To jest tylko przekaz. Dioda się świeci. I jeżeli tutaj naciśniemy, to się dwa przewody zwierają. I podają, one się zwierają tutaj, więc jest pełna moc. Dobra. Ach, kurde. No nic, no mi się wydaje, że silniczek padł, albo... Też jest to dziwne, bo nie dostajemy tutaj na kabel żadnej informacji. Ta płytka się mogła zepsuć. No ale wiesz, z płytką to ja nie będę jej, bo nie mam lutownicy, ja nie będę jej rozkręcał, nie będę jej rozlutowywał. Teraz sprawdzimy jeszcze raz. Może jakiś panel. Panie, uszczelka pod głowicą padła. Panie, uszczelka pod głowicą, co pan? Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Manual controller. Kurde, no tutaj jest wszystko sztos. Czekajcie chwilę. Nie ma tu bezpiecznika żadnego? Czy może jakiś termistor tutaj padł? Wiecie o co chodzi? Tu mógł być gdzieś jakiś termistor. Tylko tu jest jakiś termistor, coś. Tornistor. Tak, pilot odpala, ale pilot nie ma nawet diody, wiesz, czerwonej, że jest błąd, albo że w ogóle napięcie, bo generalnie zasada działania tego urządzenia jest taka, że jak jest przynajmniej napięcie podane, to już pilot na czerwono się świeci. On nie dostaje napięcia tutaj. Ja tego nie obrócę, bo tu jest metalowa rurka. To się musiało zdupić. Tu jest pompka, silniczek. Czekajcie, kurwa. Falling down, even if the sky is falling down.
No skręcamy całe. Siema. Co tam, Patty? Skończyłaś live'a? O, UPS? To nie jest UPS. Chłop, co pod napięciem robi? Słuchajcie, jakbyście więcej widzieli, tak? Jasne bardzo. Puścimy jakąś nutę w tle, czekajcie. Albums. Może coś takiego? Ma Hirek. Między jaja wpadło. Nie wiem, czy to się uda, ale najwyżej pójdzie na straty. Żartowałem. Kurwa, wiecie co jest najgorsze w takich sprzętach? Że człowiek tak patrzy i się zastanawia, co tu się mogło zepsuć? Najgorsze są najprostsze sprzęty. Właśnie ja patrzę, czy tu jest jakiś bezpiecznik, czy coś. To jest chyba grzałka w ogóle, to co teraz odkręcam. Tylko jest problem taki, że nie da się tego odkręcić. A, śrubka szczeliła. Ja pierd... Nie, to jest... Co to jest? Czego nie wiesz? Co? A czemu? Ale czemu? Masz. Ja muszę sobie zapalić. Prawdopodobnie to już nie wróci nigdy do... To już chyba nie wróci nigdy do swojej dawnej postaci, moi drodzy.
Siema, Logan. To są przewody. Zaraz tym dupnę. Siule, jakie to jest brudne. W sumie można by było silniczek podpiąć i zobaczyć, czy będzie działał. On ma inf... Kurwa, tylko ja nie mam przewodów, żeby tutaj sprawdzić to. Czekajcie sekundę. Coś takiego tutaj mamy. O kurwa, on tutaj jest chyba przypalony. Czy to jest brudne? Czekaj, bo ja nie widzę. No, nawet śmierdzi. Nawet śmierdzi. Zresztą możemy sprawdzić, czy on czasem nie ma jakiegoś zwarcia. No i co? I takiego czegoś, kurwa, jak ja bym miał to teraz znaleźć w internecie, to wartość przekroczy w ogóle całego urządzenia. Czy... Jakbym miał kawałek kabla na 230, to mógłbym go odpalić. Brakuje mi kawałka kabla. Podpiąłbym tutaj po prostu przewody do gniazdka 230, ale nie mam żadnych przewodów zakończonych na takie zaciski. A nie chcę tego robić na pałę, tym bardziej na streamie, bo poza streamem to wiecie, no najwyżej to będzie moja głupota, jak ja coś zrobię. Ale nie chcę na streamie, kurde, nic takiego pokazywać, żadnej, kurde, prowizorki. Nie chodzi o to siadał, to ja chciałem, wiesz, to było moje, nie? Ja to chciałem mieć w domu i używać. Po prostu się spalił, no.
Ale kurwa, ja tego nie wyrzucę, nie? Tu jest dużo rzeczy przydatnych. Te przewodziki, te wszystko. Ty, a wiecie co bym mógł sprawdzić? Czekajcie, czy przychodzi to na silnik w ogóle? Moment. Patrzcie. Chwila. Mogę włączyć zasilanie. To były te dwa przewody, prawda? I to jest... przecięta... Znaczy powinno się przecinać fazę. Nie wiem, czy oni fazę przecięli w pilocie. Jeden przewód powinien wchodzić na pilot tak jak we włączniku w gniazdku, w włączniku światła. I jeżeli oni to zrobili, czyli teoretycznie mamy jedno z nich to jest, dostajemy fazę, bo tutaj żadnych przetworników nie mamy, ani zasilaczy. Czyli to jest masa. Jeżeli myśmy tutaj fazę dostali, ona powinna wrócić na to. Aha. Dobra. Dobra, robimy kolejny test. Wkładamy tutaj na sztywno. Ja bombę składam. Event się zbliża. Dobra, uwaga. To będzie test, tylko tak. Czy my tutaj nic nie dotyka obudowy? Dobra, teoretycznie najwyżej wypierdoli bezpieczniki. Dobra. Aha, jak kabel jest niewłączony, to w sumie nic się nie stanie. Teraz nie powinno być. Natomiast w momencie, kiedy wciskam przycisk, powinno być. Jak to zrobić, kurwa? Łokcie muszę wcisnąć. To ciekawe, nie dostajemy. Silnik jest trochę podjarany, ale my już nie dostawaliśmy prędzej, czyli... Czyli, moi drodzy, wina jest pilota może. Też, poniekąd. A gdyby zrobić tą maszynę tak, że będziemy sobie sami... Bonkol, przewody zasilania, rozbieraj puchę. Nie no kurde panie, tutaj też jest problem. Paty niech wciska przycisk. Siema Patryk, co ja dłubię? Spróbuję naprawić maszynę do dymów. Najlepiej zaizolowane, widać, że elektryk sobie szkodką zaizolowałem to, bo to cały pałąk metalowy był. Ale ja w to nie wierzę, że my tutaj dostajemy coś takiego. Czekajcie chwilę.
Kurwa, jak oni to zmontowali? Pierwszy wsadzili przycisk, a potem go zalutowali? Chińskie rączki to zrobiły. Sprawdzimy, jak działa przycisk. Bierzemy na diodę, przełączamy. I teraz robimy tak. W którym momencie jest zwarcie? Tutaj, w tym miejscu. Jeżeli zewrzemy, przycisk jest tutaj. Więc tutaj teoretycznie mamy, prawda, jedną i drugą stronę przycisku. I teraz ja muszę sobie sprawdzić. Dobra. Nie ma, wciskamy. Dobra, sam przycisk działa. Bo nawet widzicie po mierniku. Dobra. I teraz tak. Czy idzie to na... Kurwa, tu nie ma żadnych bezpieczników. To jest najgorszy układ, jaki widziałem. W tej małej obudowie pewnie jest transformator z układem prostowniczym, a tam płytkę może być bezpiecznik. Stary, tu może być wszystko. Dobra, jak już rozkręcamy i to jest spisane na straty, to jedziemy z tematem. Nie złożę tego z powrotem, nie ma opcji. Rozszczelniam układ. Nie ma nic. Stary, patrz co tu masz. Wata szklana. Co to jest? To jest podgrzewacz. To jest podgrzewacz. Zasada działania tego urządzenia jest bardzo prosta. Mamy to jest tak w chuj prosta. Słuchajcie, to jest pojemnik, w którym wlewamy płyn, który gdy osiągnie odpowiednio wysoką temperaturę, woda na przykład paruje. Prawda? Natomiast to jest specjalny płyn taki tłusty, taki jakiś płyn oleisty, który po prostu jest pompowany przez ten wydemontowany silnik i pompuje przez układ do tego. I to, moi drodzy, jest po prostu podgrzewacz. No i generalnie pompowana ciecz jest tu podgrzewana i od razu jest para wypuszczana. I prosta sprawa, no. Potrzyj sobie watą w twarz. Nie, my właśnie musimy... w tym momencie tą watę wypierdzielić i poodkurzać tutaj na biurku, bo to jest bardzo wkurzająca rzecz. No to ja bym po prostu to dupnął wszystko i tyle. Urządzenie i tak leżało przez ostatni rok w ogóle w szafie. Co możemy z odzysku zrobić? To jest przewód na 230, uniwersalny. Bierzemy? Bierzemy. Siemaneczko, Tadek. Maszynę do dymów naprawiamy, wiesz? Znaczy, naprawiamy. Nie da się. Padł silnik, bądź pompka. Przepraszam, pompka, bądź podgrzewacz.
ale to jest... Ja wam powiem wprost. Chodzi o to, że urządzenie te nie jest na tyle drogie, żebym ja się tutaj bawił w zamawianie tych rzeczy i próbę naprawy, kiedy ja i tak tutaj to wszystko rozszczelniłem. I jest to na pewno fajna przygoda dla osób, które chciałyby bardzo naprawić coś, co się da naprawić, bo to się da, bo tylko trzeba zamówić. Natomiast tak jak mówię, ja sobie zamówię, kurde, kolejną wersję na Allegro za 200 zł i tyle, bo to jest po prostu niewarte tego całego czasu, który teraz poświęcimy i jeszcze hajsu na zamawianie tych rzeczy. Wiesz co, znaczy no, taki majster. Chodzi o to, że generalnie mamy padnięte to, no, niestety. Jedyne, co mogę sprawdzić, to... Tutaj mamy trzpień. Siema Krzysiu, cześć. Siema Roman. Liquid na glikolu, może tak. To jest grzałka. To jest po prostu grzałka. Dobra. Moi drodzy. Przygoda każdej chwili szkoda. Ulubionym moim smakiem jest letnia jagoda. Uchwa, to jest wata szklana. Dobra. Bezpiecznie przy wacie. Musimy to posprzątać i wyrzucić. Odkurzyć. Nie dotykać twarzy. Nie dotykać oczu. Koniec. To ogółem idzie na demobil. Już na Allegro, na OLX-ie, moi drodzy, za niedługo będzie do kupienia pojedyncze sztuki, jak ktoś jest zainteresowany.